aż 730 tysięcy złotych otrzyma Suwalski Ośrodek Rehabilitacji. Decyzję o wsparciu podjął Zarząd Województwa Podlaskiego w miniony poniedziałek. Na części, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie, zamierzamy wykonać parking, miejsca postojowe właśnie osobom przywożonym do oddziału, ścieżki, chodnik. Jest to około ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Teren, na którym realizowana jest inwestycja, należy do placówki od kilku lat. Trafił w ręce ośrodka jako darowizna poczyniona przez suwalski samorząd. Do tej pory udało się zagospodarować tylko niewielki fragment podarowanego gruntu. Stanęła na tym skrawku ziemi altanka, kilka urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, parę ławeczek. Na pozostałym obszarze musi zmieścić się droga dojazdowa, parę miejsc parkingowych, nieco poszerzone zostaną ciągi komunikacyjne dla pacjentów i pojawi się też zieleń. Znajdzie się też miejsce na wiatę rowerową. Warunki panujące wokół ośrodka rehabilitacji przysparzają pacjentom sporo trudności. Zdaniem Wiesławy Burnos, wicemarszałka województwa podlaskiego, odpowiedzialnej za sprawę zdrowia, niezwykle istotne jest to, że wreszcie znikną bariery architektoniczne, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne nie mogą poruszać się tutaj samodzielnie. Wąskie ścieżynki, wystające elementy bryły budynku i ciasne przejścia nie pomagają. Podobnie jak kiepska droga wiodąca do wejścia na oddział rehabilitacji neurologicznej. Nie jest to jedyna placówka na Suwalszczyźnie, która uzyskała pomoc. Druga to tutejszy szpital psychiatryczny. Dotacja wynosi ponad 35 tysięcy złotych i zostanie przeznaczona na zakup sprzętu potrzebnego w terapii prowadzonej na oddziale psychiatryczno-rehabilitacyjnym. Jego pacjentami są dzieci i młodzież zmagające się ze stanami lękowymi. Gogle relaksacyjne znakomicie wspierają redukcję lęku nękającego młodych pacjentów, przyczyniając się do podniesienia nastroju i odprężenia się. Wirtualny świat, w jaki wkraczają, przenosi ich w kojący krajobraz ogrodu, górską wycieczkę, las, a nawet słoneczną kąpiel na plaży. Pacjenci łatwiej osiągają wewnętrzny spokój, a to z kolei wpływa pozytywnie na ich samopoczucie psychofizyczne. Nowoczesne formy terapii są atrakcyjne dla dzieci i powinny być wykorzystywane, uważa Wiesława Burnos, która od lat stara się wspierać placówki zajmujące się dobrostanem najmłodszego pokolenia. W suwalskim szpitalu pod stałą opieką specjalistów z dziennego ośrodka psychiatryczno-rehabilitacyjnego znajduje się wielu bardzo młodych pacjentów. Roboczy charakter miało spotkanie marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma z prezydentem Suwałk Czesławem Rękiewiczem. Ten odwiedził Urząd Marszałkowski, by prosić o wsparcie pomysłów i projektów realizowanych przez lokalny samorząd w stolicy naszego subregionu. Była to też okazja, by nieco opowiedzieć o aktualnych sprawach Suwałk. Marszałek Łukasz Prokorym, wysłuchawszy planów związanych z budową mediateki, zmianą układu drogowego w mieście oraz planowanych imprez, m.in. Suwałki Blues Festiwalu, Show Odlotowe Suwałki. Proszę Państwa, teraz będzie wykonana Petra Muska. Dni Miasta zadeklarował współpracę z miejscowym samorządem. W jego ocenie, mimo ostatnich trudnych skutków sytuacji za wschodnią granicą, Suwałki dobrze wykorzystują swój potencjał. Noc Świętojańska w Turtulu to wyjątkowe wydarzenie. 21 czerwca zaplanowano tu szereg konkursów, koncertów, pokazów jaćwieckich obrzędów, ale nie zabraknie też ludowych obrzędów związanych z sobótkową nocą. Będą też oczywiście poszukiwania kwiatu paproci i konkurs na najpiękniejsze wianki. Ta noc nie może także obyć się bez ognia. Na zakończenie wieczoru zaplanowano pokaz tańca z ogniem. Strategicznym partnerem imprezy jest Samorząd Województwa Podlaskiego, a dofinansował ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ich imieniu zapraszamy na to niezwykle barwne wydarzenie w przepięknej scenerii Turtula.